swoją zupę mięsną, która wygląda identycznie. I podawana jest takim samym makaronem. Jadłem to 100 razy w Czechach, na Słowacji, w Chorwacji, w Słowenii. Rosół z makaronem. Tylko się inaczej nazywał. No więc nie ma powodu, żebyśmy sobie przypisywali autorstwo tego dania. A w Austrii podają się ten dany. Schabowy. No to jest, oczywiście to jest sznycel. To jest jasne. No, dlaczego myślicie Państwo, aha, od razu było, żeby było jasne na wstępie. Ja nie mam nic przeciwko żadnej z tych wymienionych potraw. Lubię również schabowego. To dlaczego Państwo myślicie, żebyśmy wymyślili konkretne schabowego? No, to jest, wiecie Państwo, to jest więcej takie samo myślenie, jak to, że Kopernik był Polakiem. No tak, Kopernik był poddanym króla polskiego. Po jakiemu mówił Kopernik? No jak Państwo myślicie? Myślicie, że znam może słowo po polsku? No za nic słowa nie znam. Dlaczego miał mówić po polsku? Po niemiecku? Mówił po łacinie. No, z takimi samymi siedmiankami. Wiecie Państwo, to są takie zbitki. Mówi się złota polska jesień. Ja przepraszam, a tam 100 km dalej na południe to jest inna jesień. No. Tam polskie są pociany, znaczy te, które mieszkają, prawda, w Austrii są Volksdeutsche. No, wiecie Państwo, pewien rodzaj aberracji, takiego myślenia narodowego. Jest tak, ale my się nad tym na co dzień nie zastanawiamy, ale trzeba się nad tym zastanowić. Czy bociany mają narodowość, bo kotlet też nie ma narodowości. Więc tam by było żurek. No sznycel, a widzi pani, o pani ma rację, to się u mnie w domu też zawsze sznycel nazywało niemielony, czyli właśnie z mielonego mięsa, tak? I znalazłem w austriackiej XIX-wiecznej książce kucharskiej jest faszichte sznicel, czyli z mielonego mięsa, tak? U mnie też się ja mówię, bo zawsze sznycel, tak jest. No jest to